Przede wszystkim dzisiaj na temat piłkarzy, których powoła Sousa z polskiej ekstraklasy. Moim zdaniem to będzie praktycznie ośmiu piłkarzy. Zrobimy sobie taki przegląd, analizę, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do, do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, może okazać się taka sytuacja, że Paulo Sousa nie powoła żadnego piłkarza z klasy, Natomiast dzisiaj wytypujemy sobie takich ośmiu piłkarzy, których może mieć Paulo Sousa na radarze, czyli może praktycznie obserwować, chociaż wątpię po prostu, żeby on był jakimś zwolennikiem klasy, będzie szukał tutaj po prostu tej piłkarzy z najwyższej klasy jakby rozgrywkowej, będzie bardziej się sugerował zawodnikami zagranicznymi. Natomiast jak to wyglądał, jeśli chodzi o historię? Przede wszystkim piłkarze no, w Ekstraklasie e, m, zawsze po prostu dominującą, tutaj w ostatnich latach przynajmniej, dominującą rolę odgrywali piłkarze z Lecha Poznań. Bardzo dużo praktycznie było ich w kadrze. Swego czasu nawet po prostu ośmiu piłkarzy, którzy później się rozprz rozprzestrzenili tak, po Europie, e, rozjechali praktycznie po Europie. Natomiast rzeczywiście tutaj ta Ekstraklasa no, nie ma najwyższego poziomu, jeśli chodzi o rankingi UEFA. Tak? My teraz zajmujemy miejsce 30, kiedyś zajmowaliśmy miejsce 18. To, że po prostu... Bardzo szybko odpadamy, jeśli chodzi o te europejskie puchary, powoduje, że według tych rankingów jesteśmy bardzo nisko notowani. No, to kolejna kwestia to jest też drenaż tych piłkarzy, tak? Tylko co po prostu pojawi się jakiś młody, perspektywiczny zawodnik, zaraz jest zakontraktowany, kupiony przez klub zagraniczny. No, zawodnikowi to się opłaca, bo zaraz po prostu zarabia zdecydowanie większe pieniądze. Klub na tym zarabia, tak? Agent zawodnika też jest zadowolony, a chodzi o to, żeby też zawodnik tutaj ograł się w ekstraklasie, żeby jechał po prostu tam z jakimś umiejętnościami a nie żeby musiał się wszystkiego uczyć od nowa bo jednak ten przeskok jest spory Natomiast tak jeśli chodzi o 2016 rok euro to wtedy było 10 piłkarzy z Ekstraklasy w 2018 roku na Mistrzostwach Światach było czterech piłkarzy z, ekstra, z Ekstraklasy to był Jędrzejczyk Kurzawa Pazdan No i tutaj mamy tak Kurzawa Jędrzejczyk Pazdan natomiast jeśli chodzi o e, tutaj teraz te powołania, które może, może po prostu wysłać Sousa no to przede wszystkim może obserwować tu piłkarzy z Lecha Poznań, to jest Puchacz czy Kamiński to jest oczywista sprawa, piłkarze też Legii Warszawa, Jędrzejczyk, Kapustka Wszołek, e, może też po prostu powołać tutaj Kacpra z Pogoni, to jest młody perspektywiczny zawodnik 17-letni, e, no kwestia tylko czasu, po prostu tak zgłosi się nie, po niego jakiś klub zagraniczny, na przykład Serie A może też po prostu tutaj powołać Kamila Piątkowskiego, to jest bardzo prawdopodobne Podobny wybór, także Kamil Piątkowski z Rakowa częstochowa zostanie powołany do kadry. No i także świerczo, który się dobrze prezentuje, jeśli chodzi o piast, tak. Więc tutaj ta, oś, ta ósemka, 8 praktycznie zawodników z naszej polskiej ekstraklasy. No, Piątkowski jest zawodnikiem Rakowa częstochowa. Wiemy o tym, że już po prostu tak jest praktycznie zawodnikiem z Salzburga, tak. Natomiast został po prostu wypożyczony na ten czas do Rakowa natomiast jeśli chodzi o sytuację tutaj polskich piłkarzy, w sensie po prostu z Ekstraklasy, no to jest ona nieciekawa, bardzo mało praktycznie tych piłkarzy z Ekstraklasy gra w reprezentacji i to nie jest jakby zarzut do Paulo Sosa, nawet jeżeli powoła jednego czy dwóch piłkarzy z Ekstraklasy, to nikt się tego nie, nie będzie dziwił praktycznie, tak, no bo e, taką, takie same decyzje praktycznie podejmował Brzęczek Brzęczek w tych miesiącach jesiennych tamtego roku powołał raptem Modera tylko z Ekstraklasy, tak, no to jest zaskakujące to jest duża przepaść, no My chcemy dbać o polską piłkę w sensie ekstra klasy, jeżeli po prostu powołujemy tylko jednego piłkarza. No oczywiście można bazować na piłkarzach zagranicznych, no ale z drugiej strony też jest pytanie, czy aż taki jest przeskok, tak? Piłkarzy z ekstraklasy, a piłkarze zagranicznych, no bo to jest przerażająca sprawa. Natomiast, e, właśnie w tych jesiennych meczach, po prostu tylko Moder dostał powołanie. Występował systematycznie, jeśli chodzi o reprezentację. Rzeczywiście, dobrze się prezentował. Pewnie Kamiński też by dostał powołanie, gdyby nie to, że miał kontuzję. Natomiast, no, Moder też wiemy o tym, już nie ma go w Polsce, tak? On był w, w Lechu, po prostu bardzo szybko został zakontraktowany, sprzedany za kosmiczną pieniądze i pożyczony w Lechu, tak? Więc, na no, dobrą sprawę, Zosiwi mówią, że nawet po prostu ten Moder, który w tym czasie był w Ekstraklasie to nie do końca był zawodnikiem Ekstraklasy no był tak, ale już po prostu był sprzedany, był na wypołożeniu w ekstra klasie. No więc jest to straszna sprawa, jest to dosyć duża przepaść, tak, jeśli chodzi o Ekstraklasy i kluby zagraniczne. Ja muszę powiedzieć, że ktoś mnie pyta, no bo Jędrzejczyk można powiedzieć, że tego po prostu zawodnika może nie powołać, ze względu jakby na wiek, chociaż ma dobre występy, jeśli chodzi o Legię Warszawa. Kapustka, tutaj słyszałem, że sam Czesław Michniewicz po prostu proponował tutaj selekcjonerowi, rozmawiał Michniewicz właśnie z Sousą, proponował mu kapustkę, żeby właśnie kapustka grał, Wszołek, wydaje mi się, że raczej nie po prostu, tak? Ja tutaj przedstawiłem oczywiście ośmiu zawodników, ale czy po prostu będzie rzeczywiście ich brał pod uwagę? Natomiast no, Puchacz, Kamiński, według mnie, czy tutaj Kacper Kozłowski, Świerczok, czy Piątkowski, tych zawodników niewątpliwie warto byłoby sprawdzić, tak? Nawet bym powiedział, że Kacper Kozłowski jeszcze za młody, tak? Jeśli chodzi o reprezentację, żeby się ograł, bo jednak może go tutaj zestresować w tej mecze na najwyższym poziomie czy z Anglią, czy po prostu z innymi przeciwnikami, jednak to są po prostu no, ciężki, ciężcy przeciwnicy. Eee, oczywiście ja nie mówię, że Kacper Kozłowski sobie nie da rady, tak? Tylko, żeby, żeby, żeby po prostu być lepiej przygotowanym. Także e, ja bym tutaj jeszcze wyselekcjonował z tej grupy, to bym wziął Puchacza, Kamieńskiego, Piątkowskiego i Świerczoka, jeżeli po prostu ktoś by mnie pytał o tą grupę właśnie tych zawodników. No i Kapustkę ewentualnie, tak? I tutaj Kapustkę. To też jest pytanie, jaki ma pomysł, jeśli chodzi o tą drużynę, jakich zawodników chce powołać, tak? Selekcjoner reprezentacji polskiej no, ale tutaj ta, ta, ta po prostu liczba tych piłkarzy z Ekstraklasy, no ona jest przerażająca, ona jest praktycznie z roku na rok maleje, tak? E, maleje. No ciężko jest powiedzieć. No e, kluby z Ekstraklasy nie są w stanie tutaj zatrzymać piłkarzy, bo wiadomo to jest kwestia finansowa. E, to jest ogromny przeskok. Pamiętam, jak przedstawiałem film na temat Arkamilika. No to on występował w Górniku Zabrze, to zarabia po 5-7 tysięcy miesięcznie, poszedł po prostu do Bundesligi w wieku 18 lat, 19 lat i w Bayerze Leverkusen. E, zarabia po prostu milion dolarów rocznie, tak, czyli zarabia po prostu ile? 300 tysięcy miesięcznie, no to zarobki 5-7 tysięcy złotych miesięcznie w stosunku do 300 tysięcy złotych miesięcznie, no hello po prostu, to jest jednak przeskok, tak, 300 tysięcy to jest mieszkanie, kawalerka czy tam dwupokojowe w zależności od miasta, a za 5-7 tysięcy to po prostu nie kupisz mieszkania, no więc e, to są kosmiczne po prostu, tak, Przes to jest kosmiczny przeskok e, finansowy więc tak wygląda sytuacja jeśli chodzi o piłkarzy, tych ośmiu piłkarzy może mieć na radarze, ale nie zdziwi mnie fakt, gdyby po prostu Paulo Sosa nie powołał żadnego zawodnika z polskiej ekstraklasy bo mamy sporo zawodników, którzy występują za granicą, na pewno Paulo Sosa jest w stanie wybrać z tych zawodników którzy występują za granicę zawodnika na każdą pozycję, tak, no przecież w samej serii A mamy praktycznie z 20 piłkarzy bardzo dobrej dyspozycji są bramkarze tak, to nie będzie problemu jeśli chodzi o wybór bramkarzy, bo też oni są w świetnej formie czy Skorupski, czy Szczęsny, czy Fabiański no, gorzej po prostu może tutaj być sytuacja, jeśli chodzi o lewego obrońcę. Tutaj rzeczywiście to jest newralgiczna pozycja. Ten lewy obrońca dzisiaj jest nie tylko poszukiwany w reprezentacji Polski, ale też po prostu na całym świecie. Piłkarze o takiej charakterystyce, umiejętnościach. No, właśnie, napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie. Czy to dobrze świadczy, jeśli chodzi o polską ekstraklasę? Czy powinno się powoływać więcej piłkarzy z ekstraklasy? Tylko no, pytanie jest też takie: no, my możemy mówić, że będziemy powołać piłkarzy z ekstraklasy, bo, żeby, bo chcemy rozwinąć tą ekstraklasę, no ale czy od tego jest reprezentacja? A reprezentacji mają występować najlepsi zawodnicy. Jeżeli selekcjoner uzna, że ci najlepsi grają za granicą, no to powinien powołać zawodników zagranicznych. Poza tym ktoś powie: No, powinniśmy powoływać piłkarzy z ekstraklasy do reprezentacji, bo to wpłynie, że ci piłkarze będą lepiej grać, będzie ich większa wartość. No tak, ale on wystąpi raz czy dwa razy w reprezentacji, zaraz po prostu przyjdzie oferta zagraniczna i tak zostanie sprzedany, tak? Więc tutaj to niczym nie świadczy, że zagra w reprezentacji, później na przykład przejdzie, nie wiem, z Rakowa do Legii i tam będzie występował, bo przyjdzie klub zagraniczny, zaproponuje wykonuję mu lepszą ofertę i Legia ja nie jest staniem przebitej oferty to wszystko na dzisiaj pozdrawiam stawcie suba trzymajcie się cześć